Witamy we wspaniałym miejscu na opactwie panien benedyktynek. Jest to miejsce od wieków związane z historią Jarosławia i z historią benedyktynek w Polsce. Z historią Jarosławia związało się już dużo wcześniej, bo jeszcze w X, XI wieku. To proszę Państwa, tu był pierwszy Jarosław. Tu śpiewano po raz pierwszy Bogu Rodzice, walcząc o Jarosław. Później miasto nie mogło się tutaj więcej rozwijać, no bo mało miejsca było na tym wzgórzu świętego Mikołaja, bo wtedy tak to się nazywało. I właścicielka Jarosławia, Anna Ostrogska, postanowiła, że sprowadzi na to miejsce panny benedyktynki. Fakt ten się troszeczkę przyciągał. W 1609 roku Magdalena Mortenska przyjechała do Jarosławia, oglądnęła miejsca i stwierdziła, że tu na wzgórzu świętego Mikołaja najlepiej będzie osadzić panny. O tej godzinie Zbawiciel pragnie mnie cierpiał na krzyżu, nie tak palącym go pieśnią, pragnie mnie sprawiedliwości. Niech płotem prawdy ich przejmie i zaspokoi go sobą, by grzech od razu w nich budził, a cnota ich pociągała. Trzeba pamiętać, że w reformie chełmińskiej bardzo ważna była nauka. I tutaj właśnie tej reformie nasze panny jarosławskie, te XVII-wieczne, zawdzięczają to, że mogły się nauczyć czytać i pisać. Bo przecież szkoły dla dziewcząt nie były. To tylko właśnie siostry prowadziły szkołę dla dziewcząt i te podstawowe rzeczy, pisanie, czytanie, śpiew, haftowanie, to były to opanowywane. Siostry w ogóle miały swoją wspaniałą bibliotekę. Rzeczywiście ona była godna podziwu, ale niestety była też godna kradzieży. Szwedzi, jak tutaj byli w Jarosławiu w czasie potopu, to jak siostry w kronice swoje zapisały, księgi worami zbrali, worami, i tylko 300 tego drobiazgu zostało. Prócz tego, że tutaj była poświęcone na jakimś medytacjom, życiu klasztornemu, były jeszcze na terenie opactwa domy, na których dla gości. I na przykład nasz wspaniały król Jan III Sobieski pisał do swojej ukochanej Marysieńki, że wać panna, zatrzymaj się tu właśnie w klasztorze panieńskim, bo to miejsce spokojne i ucieszne nad inne. Niech łaska Ducha Świętego proszących tak usposobi, by żądze ciała przykazy i duch oziębły zapłonął. Błagajmy o to Chrystusa i Jego Ojca i Ducha. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy Trójcy Go wysławiamy. Przyjechałyśmy tutaj do klasztoru 27 kwietnia 1991 roku. P3 przywiezione przez naszych przełożonych na życzenie księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i z przyzwoleniem naszych przełożonych matki księgi Romany Kozłowskiej z Przemyśla. Przywiezła nas tu matka jeszcze z jedną siostrą. Przyjechałyśmy Nyską prawie o takiej porze, jak jesteśmy w tej chwili, około godziny 3 po południu. Wjeżdżając w opactwo,
Zostałyśmy tu bardzo wielką ciszę. 21 marca 1990 roku, w sam dzień odejścia do nieba świętego naszego ojca Benedykta, władze miasta oddały nam klasztor. W tym roku mija 20 lat od naszego powrotu na to miejsce. Przez 3 lata trwały remonty, czyli od 1991 roku. W 1994 roku, ze względu na dużą powierzchnię, jak i na ogrom zniszczeń, jakie tutaj zastałyśmy, nie byliśmy w stanie podjąć się takich prac. Dlatego przekazałyśmy diecezji to miejsce. No, jakie były nasze przeżycia. Z jednej strony radosne, żeśmy wróciły. Z drugiej strony przerażające nas ogromem zniszczeń i taką troską, co my z tym zrobimy. Ale no musiałyśmy ufność położyć w Panu Bogu, że nie jesteśmy same, tym bardziej, że nie przyszłyśmy tu z własnej woli i z własnych chęci jakichś, ale na życzenie księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i naszych przełożonych. I to nam właściwie dodawało i otuchy, i nadziei. Jesteśmy w kościele świętego Mikołaja, który jest częścią jarosławskiego opactwa i który razem z tym opactwem przechodził bardzo burzliwe losy. Kiedy siostry zostały stąd wygnane, zostawiły taką perełkę architektury, kultury. W tej świątyni było kilkanaście ołtarzy, nawet jeden z biskupów interweniował, że za dużo. I kiedy wkroczyły wojska austriackie, zostało to wszystko prawdopodobnie rozprzedane, żeby zyskać jakieś pieniążki na skarb państwa. I kościół zmieniono na magazyn mundurów. Uczyniono takie drewniany strop i takie boksy, w których dziesiątkami, setkami tysięcy nawet gromadzone były mundury na wypadek wojny. I taką funkcję ten kościół pełnił przez cały czas zaborów, czyli około 130 lat. Następnie, kiedy wojsko polskie wkroczyło do Jarosławia, już Polska niepodległości, przejęło to jako obiekt wojskowy i szanując troszkę klimat taki sakralny, nie prowadziło tu jakiejś specjalnej działalności. Nawet była taka próba przed wojną przekazania tego kościoła i całego opactwa księżom salezjanom, ale zarówno pożar, który wybuchł przed wojną i potem wkroczenie niemieckich wojsk te plany zniweczyło. Niemcy potraktowali to nadal jako obiekt wojskowy i w kościele urządzili stajnie dla koni. Właśnie na tym poziomie, gdzie jesteśmy, parterowym, w tych boksach te konie były trzymane, a na tym swoistym piętrze gromadzono siano, słomę, paszę dla koni. I tak było przez kilka lat okupacji. Pod nami jest 5 krypt grzebalnych, gdzie były chyba setki trumien z siostrami, z dobrodziejami sióstr i ta gnojowica z tej stajni skapywała przez te lata okupacji, właściwie no, niszcząc i profanując te szczątki ludzkie. Niemcy wycofując się, taki mieli zwyczaj niszczyć wszystko, co wojskowe, żeby następna to ekipa nie mogła z tego korzystać. I wykorzystali te drewniane przepierzenia, to siano, słomę, żeby wzbudzić we wnętrzu tutaj
ogromny pożar, który przy tej wilgoci stajni sprawił ogromną degradację murów. Już nie mówię o malowaniu, ale tynki poodpadały, cegły popękały. To przepiękne sklepienie stiukowe, które jest nad nami, też było całkowicie praktycznie zrujnowane. I po wojnie, po wycofaniu się Niemców, przez kilkadziesiąt lat nikt nic tutaj nie zrobił, tylko posprzątano. Była to taka jedna wielka, ciemna przestrzeń, taka dziura opalona, używana do różnych składów, materiałów, na jakieś może praktyki dla uczniów szkoły budowlanej. Dopiero gdy wróciły tutaj siostry benedyktynki w 1991 roku, pojawiła się jakaś nadzieja, że również i kościół będzie odremontowany. Jest taki piękny epizod związany z Janem Pawłem II, będącym w Rzeszowie w 1991 roku, że ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk zadecydował, że cała składka z placu wtedy przed obecną katedrą rzeszowską na nasze pieniądze dzisiejsze, to jest około 1 000 000 złotych, została przeznaczona na remont przede wszystkim właśnie tego kościoła, tej świątyni, gdzie jesteśmy. Borykamy się z problemami i modlitwa w takiej trudnej sytuacji zrodziła pomysł na stworzenie internetowej strony Zrób jeden mały krok, na której starałyśmy się po prostu krok po kroku tutaj jakby zapraszać innych, którzy by nam zechcieli pomóc w naszych remontowych zmaganiach. Dla nas, benedyktynek, ten rok wielkiego jubileuszu 400-lecia opactwa jest wezwaniem do wielkiej wdzięczności Bogu za dar życia benedyktyńskiego, za to, że mogłyśmy tutaj powrócić, idąc w ślady naszych poprzedniczek. Główne uroczystości odbędą się 17 września tego roku, na którą serdecznie zapraszamy.